Tylko jeden punkt ze Szczecina przywieźli piłkarze juniorów Lecha Poznań. Zawodnicy Wojciecha Tomaszewskiego zremisowali z pogonią 3 do 3. Aż 4 gole kibice zobaczyli w ostatnich 6 minutach spotkania. Dwie bramki dla kolejorza zdobył Damian Roszczyk, a jedną Krzysztof Gładosz. Wynik 11 kolejki otworzyli w 20 minucie gospodarze. Na listę strzelców wpisał się Jakub Gieca. 16 minut później do wyrównania doprowadził Krzysztof Gładosz. Napastnik Lecha na początku drugiej połowy powinien powiększyć swój dorobek bramkowy, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Emocje rozpoczęły się jednak w samej końcówce starcia portowców z Lechitami. Najpierw czerwoną kartkę zobaczył Robert Janicki i poznaniacy musieli kończyć w dziesiątkę. Następnie w 88 minucie pogoń wyszła na prowadzenie po golu Jakuba Kusko. Kolejosz jednak nie odpuścił w ciągu 60 sekund. Dwukrotnie bramkarza gospodarzy pokonał Damian Roszczyk i Lech wyszedł na prowadzenie. Niestety tak jak w Kielcach, również w Szczecinie nie udało się utrzymać do końca korzystnego rezultatu. W ostatniej Akcji meczu do wyrównania doprowadził Krystian Peda. Jeszcze przed zakończeniem spotkania doszło do przepychanek pomiędzy obiema drużynami, a sędzia pokazał aż cztery czerwone kartki. Pogoń Szczecin, Lech Poznań, 3 do 3. Kolejosz po 12 kolejkach ma 26 punktów i jest liderem Centralnej Ligi Juniorów. Za tydzień zmierzy się z drugą drużyną rozgrywek, górnikiem zabrze.